Siemaneczko, z tej strony Nerysia i witam was w kolejnym odcinku z Kingdoma. Dzisiaj mamy nie za dużo monetek na start i obijających się łuczników, którzy gnieżdżą się tutaj przy samym królestwie. Chciałabym tą prawą stronę rozbudować, bo wiecie, że tutaj jest naprawdę ciężko. Na razie werbujemy ludzi. I zmienimy ich w łuczników, ponieważ dzisiaj jest 15 dzień. No i co za tym idzie, niestety, ale przyjdzie kolejna fala zła. No i tym razem trochę zwiększona fala zła, także przydałoby się, gdyby nam tu sypnęli hajsem. Panowie farmerowie... Halo? Co oni się tak opinkalają? No za dużo to nie było, moi drodzy. Może łucznicy? No, coś, jakiegoś jelenia chyba upolowali. Spróbuję jeszcze zwerbować szybko człowieka. Spróbujemy go sprowadzić do nas, ponieważ to obozowisko jest dosyć blisko, to ma szansę się to udać. Oni tutaj nie bardzo się hajsem dzielą, powiem szczerze. Jesteś tacy niechętni. Nie mamy za dużo monetek. O, dziękuję panu bardzo. Nie mamy za dużo monetek, ale te monetki, które mamy, powinny nam w miarę wystarczyć na to, żeby zwerbować kolejnych ludzi. Słuchajcie, ja bym chętnie jeszcze wzięła kolejnego farmera. Tego muru nie podnoszę, ponieważ tamte wcześniejsze mury są duże, mocne, ale tak. Tu mamy człowieka, który na pewno potrzebuje łuku i tu byśmy sobie farmera zwerbowali. Czy tu się jakiś zrodził człowiek? Tu się więcej człowieków nie zrodziło. Zastanawiam się nad upgrade'em całego królestwa w tym odcinku, ale dlaczego jeszcze nie bardzo chcę to robić? Nie bardzo chcę to robić, ponieważ na razie nie potrzebuję rycerzy. Na razie jeszcze nie potrzebuję rycerzy. I nie pamiętam, czy jeżeli w tym momencie podniesiemy poziom, to czy dalej będziemy otrzymywać te datki od ludzi. Czy już wyjdą z założenia, że jesteśmy zbyt bogatym i rozbudowanym królestwem. Ciężko zgadywać. Na razie no poluj ładnie. Ja będę ci zabierać pieniążki, nie martw się. Kolejny biegnie. Ci farmerzy to jest tutaj w tej chwili takie małe zbawienie dla nas. Idziemy sobie pozbierać od nich hajsiwko. Ohoho, sypnął. Sypnął. Oni też sypią. W późniejszym etapie, o właśnie, widzicie, jak tu się staje, to po prostu sakwa się zapełnia. Warto. Idziemy od razu do nich zobaczyć. Nie, tu nic nie ma. Zobaczymy, jak przebiega atak z tej strony. Poprzednim razem żeśmy polowali na prawą stronę, z tym razem zobaczymy z lewej. Czy te strzały faktycznie... Czy więcej łuczników może się jeszcze postarać? Jak zbudujemy im wieżyczki, słuchajcie, to oni oczywiście też uciekną nam w te wieżyczki. O, głos mi się załamał. Uciekną nam w te wieżyczki, więc nie będzie ich tyle na przykład do polowań. To jest dosyć przykra sprawa, bo te polowania jednak są, no bardzo. No one są dla nas jeszcze bardzo dochodowe. Co prawda im więcej mamy farmerów, tym mniej potrzebne są polujące oddziały. No ale. Dobra, chodźcie ludzie, przydacie się jeszcze. Panie Leleń, czy pan planuje iść w moją stronę? Mi by było miło, gdyby pan planował iść w moją stronę. O, właśnie o to mi chodziło. Udało mi się go przepłoszyć, żeby szedł tam, gdzie my chcemy, żeby on szedł. Teraz tylko trzeba utrzymać kierunek, słuchajcie. Musimy go trochę pogonić. No leć. Tylko żeby mu nie zabiegać dupki, bo wtedy on zawróci. Taki mały protip. Jeżeli biegniecie tuż za jeleniem, on potrafi zmieniać kierunek. Tylko łatwo jest go zagonić do siebie, do królestwa. Chciałam powiedzieć do legowiska, nie wiem dlaczego. Kiedy Neśka wejdzie za mocno. No okej. Ich tu jest naprawdę dużo. Ich tu jest naprawdę dużo, więc mamy moc. Słuchajcie, mamy moc. Tu chyba jeszcze uda nam się jednego farmera wcisnąć. Jednego farmera powinno nam się udać wcisnąć. Nie wiem, ten domek, czy ma jakieś limity, czy obejmuje konkretną ilość farmerów, czy można sobie ich dokładać i oni po prostu będą się budować z tymi poletkami kawałek dalej. Zbierzmy na pewno naszą skrzynię z monetkami. I teraz tak, ja sobie tu dobawię jeszcze łuczników, bo tam kolejni ludzie idą. To będą 4 nowi łucznicy.
I w tej chwili jak przyjdą, to jeszcze sobie dorobimy farmerów. Jeżeli będą stali przy samym królestwie i nie ruszą się dalej, no to jest to dla nas jasny znak, że tutaj trzeba odblokować te poletka. Jeżeli oni się będą ruszać normalnie, będą sobie robić tam pola, to będziemy bogaci i możemy sobie odblokować poletka. Nie, no jeszcze zdobyć trochę wojska. Zadbałabym faktycznie o rozbudowę. Tylko tak, najpierw te mury. Halo, halo. Monetko, nie uciekaj. Nie, najpierw królestwo. To jest ciężki wybór. Widzicie, oni na razie stoją tutaj. Na razie nie mają nic do roboty. Wygląda na to, że jakby limity pola nam się skończyły. Limity pola by nam się skończyły. No byłoby to dosyć... nie za ciekawe. Tu jeszcze trzech ludzików biegnie. I czy oni mają łuki? Raz, dwa. Idealnie. Przygotujemy sobie jeszcze kolejne łuki. Bo na pewno będziemy jeszcze werbować łuczników. Pamiętajcie, że tego nigdy za wiele. Jak widzicie, tutaj się kłębią i kłębią. Ale później też będziemy mieli rycerzy. Rycerze będą potrzebowali swoich wojsk. I dobrze będzie wtedy... Dobrze będzie wtedy też mieć w zapasie tych łuczników jednak. Oni tutaj ładnie polują. Ja przejdę sobie tutaj po tych poletkach i pozbieram. O, noc. Trzymajcie kciuki, żeby nam tutaj nie zeżarli tych ludzi. Zbierzmy od nich hajsik, żeby się nic nie zmarnowało. Szkoda by było tych farmerów, no ale... Jest i noc. Noc przed największym atakiem, z tego co pamiętam z poprzedniego odcinka, to tak właśnie wyglądało, że nie było to tak, jakbym się spodziewała. Nie był to ten największy atak tej nocy, tylko właśnie kolejnej. Nie wiem, czy coś się poprzestawiało w licznikach w tej grze, czy o co chodzi. Dobra, całkiem nieźle nam to idzie. I już. Finito. Finito pokonani. Niedługo tutaj też chyba latające stwory wejdą do akcji, tak mi się coś wydaje. Werbujemy nowych ludzi, bo na tym skupia się nasza rola niestety na teraz. Na werbowaniu ludzi i jeleni. No ciekawe mamy zajęcie jako królowa. Nie powiem, że nie. Jak daleko tutaj jest w ogóle ten portal? 17 dzień. 17 dzień to jest no niezła impreza już. Tu możemy zbudować dwa mury. Słuchajcie, może warto by było obozowisko zagarnąć i zbudować mury. Ja cię kręcę. To jest niezła opcja. Niezła opcja. Trochę stresująca, ale jednak całkiem niezła. To jest co? To jest łucznik. Łucznika sobie odblokujemy. O, na dzisiejszą noc nam się zdecydowanie przyda wspomaganie łuczników. To jest super sprawa. Te lelonki niech sobie idą. Może tego wędrowca. Ile on bierze? 3? 4. No dobra, chodź. Tylko szybko. Bo się obijasz. Jesień tutaj się zrobiła. O kurcze, kurcze. To ja nie wiedziała. Zobaczymy. Naprawdę kusi mnie to, żeby zbudować tam ogrodzenia, te dwa mury postawić. Po tym największym ataku myślę, że podejmiemy decyzję, czy będziemy mieli jakieś straty, czy będziemy mieli jakieś zarobki. Te jelenie fajnie by było doprowadzić do końca, żeby one jednak dołożyły się nam do puli hajsowej i wtedy można by było faktycznie postawić tam mury. Zobaczcie, jak bardzo zwiększyłaby się powierzchnia naszego królestwa. Byłaby po prostu olbrzymia. Z tej lewej strony przynajmniej. Z prawej strony jest to trochę bardziej skomplikowane. Ale z lewej strony byłoby, no, byłoby gdzie się przenosić. Bylibyśmy zdecydowanie bliżej portalu, który jak widzicie, nawet nie dotarliśmy do tego portalu. Z prawej strony portal już był ho, ho, ho dawno. A z lewej, no, ani widu, ani słychu w tej chwili. Dziękuję za hajsik. Tak, coraz bardziej się przekonuję do tego pomysłu. Naprawdę się coraz bardziej przekonuję do tego pomysłu, żeby tak zrobić. No jak widzicie, tutaj są trzy farmy, więc musimy z tej lewej strony zadbać o kolejną farmę. Bo znając życie, nasi farmerzy leżą
stoją odłogiem i nie bardzo chcą nam nic robić. Czyli marnuje nam się w tej chwili dwóch farmerów, dwóch ludzi. O, hajsik! Zapomniałam o hajsiku! Tylko mam nadzieję, że nie wypadnie mi z sakiewki, że się zmieści. Kolejnych łuczników tutaj na pewno będziemy potrzebowali. Ci farmerzy, czy oni to są? Nie ma ich tutaj. Czyli co? Biegnij, może zdążysz. Portal jest blisko, ale jak się skupicie? Jeszcze nie ma nocy. Formalnie. Słuchajcie, trzymajcie kciuki, żeby to się udało, bo tutaj mamy naprawdę tylko dwa liche murki. I bardzo by mi zależało na tym, żebyśmy ich nie stracili tej nocy, bo ja bym planowała zachować koronę. No nie chcę tak kończyć serii takim failem, wtopą. Ci łucznicy naprawdę są zorganizowani i całkiem nieźle te strzelają. Zobaczcie, jak równiutko. Będziemy emocjonująco komentować właśnie to wydarzenie. Kolejni łucznicy dobiegają, akcja się rozwija. O, akcja się rozwija, tak, pojawiają się kolejne potwory. Czy tym razem uda się zwalczyć plagę? Czy tym... Latający! O nie, on zabiera ludzi. Kumajcie to, on zabiera ludzi. Zabijcie go, zabijcie go, zabijcie go. Dobra, udało się. Ale no, się spiąłam trochę. Lelonku, Lelonku, chodź. Dobra. Się spijam trochę, naprawdę, no. Powiem wam szczerze, że te latające to już jest nie w kij dmuchał. I zaczyna się robić troszeczkę niebezpieczniej. Także trzeba zadbać... Lelonku, ale do domku. Lelonku, do domku. I się rzucili na niego. Trzeba się rozbudować. Zdecydowanie trzeba się rozbudować. Kasę mamy. Kasę mamy. Oni tu naprawiają mury. Młotkowych mamy. O... Tak mi jest szkoda tego. Wiecie co, no chyba z tej lewej strony się pobudujemy. Chyba jednak. Dobra, tutaj chodzą ci farmerzy, czyli faktycznie oni nie mają co robić ze sobą. Hajsik w takim razie będą nam zapewniać inni farmerzy. Rozbudowujemy, rozbudowujemy królestwo. Jeszcze jest to nasza era drewniana prawdopodobnie. Ale jakieś królestwo już powstaje, jakiś zamek. Mamy. Jest i on. Jest i on. Nowego młotka kupiłam, bo teraz tak. Teraz mamy... A, widzicie? Teraz mamy katapulty. Teraz będą nam potrzebni nowi łucznicy do obsługi katapult. Jeżeli mamy katapulty odblokowane, to warto będzie z nich korzystać. Warto je będzie zbudować, ale do tego właśnie potrzebujemy nowych ludzi. No same niestety się nie będą obsługiwały. Wiecie, jak działają katapulty. Kolejnego dnia oczywiście odblokujemy... ten murek podwójny tam. Ja jestem coraz bardziej zdecydowana, mam nadzieję, że tutaj tego obozowiska nie stracimy przez to, bo no bo niby czemu? A, te drzewa były czerwone, słuchajcie, jak był ten czerwony księżyc. Bardzo sugestywne, bardzo mi się podoba. Nie wiedziałam, że to tak działa, że się robi jesień. Ja myślałam, że ja nie zauważyłam wcześniej, albo o co chodzi. Ale to widzicie, to wszystko ma ręce i nogi, to ma sens. No to dobrze, bardzo, bardzo mi się to podoba, bardzo propsuję takie rzeczy. Subtelna przemiana świata w momencie, kiedy nadchodzi zagrożenie. To jest dobra rzecz, bardzo dobra rzecz. Ale ja tą subtelną przemianę tutaj proszę pieniądzować mi. Halo, pieniądze. Patrzcie, oni tutaj tak średnio polują, także trzeba zadbać o to już, żeby... A ten to farmerowi układ. O, pieniążek mi wypadł. Niebezpiecznie. Ja tutaj poczekam. Znaczy jeszcze może ewentualnie koło tych farmerów przemknę, żeby nie zbierać kaski. Zobaczymy, czy tutaj doszedł już ten facet z mułem, czy jeszcze tak nie do końca. Ja bym sobie w katapultkę zainwestowała, ale trochę się cykam, że mamy za mało. Czy on nam co? O nie, on nam farmerów dowalił. No to teraz już nie ma zmiłuj, musimy sobie odblokować. Słuchajcie, kolejny ten. Kolejną stronę tutaj. Musimy zabrać trochę tego obozowiska. To jedno obozowisko niestety musimy zlikwidować. Potrzebujemy nowe miejsce na farmerów. No bo nie ma co kłaść odłogiem tej ziemi. Motyki, nie motyki. Sierpy.
kosy. Te tam narządzia. Piszcie w komentarzu, czy to są sierpy, kosy, czy co to ma być. W każdym razie te przyrządy naszych farmerów, no już niestety zapłaciliśmy za to całe 4 monetki, czyli i tak wyszliśmy na plus, bo tutaj to kosztowało 5 monetek, jeśli się nie mylę, za jedną. My za 4 monetki u tego wędrowca dostaliśmy 4, więc no jesteśmy na plusie, aczkolwiek niekoniecznie mnie to... Nie było ataku? Niekoniecznie mnie to satysfakcjonuje. Czemu? Czyżby cały atak skupił się z drugiej strony? Czy przyjdą z opóźnieniem, co jest grane? Halo, panie Leleń. Wie pan coś na ten temat? Nie było ataku, słuchajcie. Jest 19 dzień, czyli udało nam się przeżyć całkiem długo. Ale nie było ataku. Ciekawe, czy z drugiej strony moje mury stoją. Tak się tylko zastanawiam. To poczekamy jeszcze jeden dzień. Ja wiem, trochę ryzyk. Ale z drugiej strony... Niezły deal. Monetki się utopią. Ułóżcie się jakoś tam fajnie. O, dobra. Dobra, dobra, uleciało tam. Nie jest źle. Dopasowały się trochę. Idą kolejni ucznicy, czyli tutaj jest nieźle. Nie, 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 zbieraj, nie zbieraj, nie zbieraj. Ach, wypadło. Nie wypadajcie. Dobra, tam sobie leżą, to jest nieźle. Ja bym musiała być po prostu z tej strony cały czas, widzicie? Ja sobie to zaraz przejdę, tu coś tam to... I później tam jest daleko, żeby dojść do tego budowy tego muru. To jest naprawdę ryzykowne, zanim ci młotkowi tam dobiegną. My. To jest naprawdę kawał drogi. Dwa obozowiska dalej, tak zwane. Dwa obozowiska w głąb lasu. To jest świetny wyznacznik. Próbujemy? Ryzyko. Bez ryzyka nie ma zabawy, co? Dawaj. Najwyżej jak nam zniszczą te mury, to będzie kiepsko. Ale bez ryzyka nie ma zabawy. Także my się dzisiaj bawimy na całego. Jak widzicie, sztandary przenieśli. Będziemy im tu pomagać, w razie czego będziemy ich ratować pieniędzmi. Łapówka zawsze działa. Za chwilę ucznicy też powinni się tu przeprawić na tą stronę. Strasznie ryzykownie. Neryś, strasznie ryzykownie, ty możesz dzisiaj stracić pół swojego wojska. Idzie ten młotek? Idzie. Posłuchajcie, bo ciemno się robi, a młotek dopiero idzie. Ryzyko, ryzyko. No dobra, podjęłam taką decyzję, już się nie da jej cofnąć. To jest dobre w tej grze. Jeżeli podejmiecie decyzję, musicie się wyłącznie utwierdzić w tym, że była słuszna, nie da się jej odwrócić. Dobrze, że nie ma dzisiaj krwawego księżyca, to mamy trochę większe szanse. Chociaż latające potwory, potwory biegną, potwory biegną, potwory biegną. No młotki nam zabiorą te potwory. Fuken. Dobra, jesteśmy młotki w tyle. To nie była najlepsza decyzja. Nie przewidziałam tego, że portal jest daleko. A, kurczę. Pół wojska mogę dzisiaj stracić. Zaobserwujmy, co tu się dzieje. I jest dużo, także w razie czego mnie trochę obronią. Dobrze, niech oddają kasę. Jakichś młotkowych jeszcze powinniśmy mieć, tak mi się coś wydaje. O, tu jeszcze... Jeszcze się nowy ludzik załapał. Okej, czyli co? Wojska pokonane. No, zabrał mu pieniążka. Co za niedobry, zły. No masz. Czyli co? Atak z tej strony już przeszedł. Czy dobrze kminie? Że już po wszystkim? Dobra, bo marnujemy pieniążki, ludzie. Dwa już wpadły do wody. Już po wszystkim. Ale młotków nie ma, tak? Kurczę blaszka, kurczę blaszka, kurczę blaszka. Nie dawaj mi pieniążków, nie ma młotków, nie ma młotków. Teralala. Teraz muszę szybko lecieć. Dobrze, trochę ludzi tutaj idzie. Dobra, biegną młotki. To ja tu zostaję z nimi, od razu powiększymy te mury. Korzystając z okazji, jest 20 noc, słuchajcie, to było tak ryzykowne. To jest
tak ryzykowne, że to się mogło bardzo źle skończyć, ale jeżeli chcecie zobaczyć, co z tego wyszło, zapraszam Was na kolejny odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Bądźcie ze mną, zostawcie łapkę w górę. Trzymajcie się ciepło i cześć. Pa, pa, pa!